Cześć kochani, witajcie na kanale Wheel of Nails, to znowu ja Natalia i dzisiaj przychodzę do Was z zupełnie innym filmikiem, bo dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o naszych żelach budujących z linii Easy Shape. Żeli w tej linii mamy 5. Pierwszy z nich, czyli Easy Shape Builder, jest żelem przezroczystym i stosunkowo rzadkim. Dlatego ja chciałabym się skupić troszeczkę bardziej na naszych żelach galaretkach, więc rozpoczniemy sobie tutaj od najbardziej przezroczystej galaretki, czyli od żelu Easy Shape Rosy. Słuchajcie, ja tą galaretkę mam jeszcze nieotwartą. Właśnie się z nią siłuję. Kurczę, porządnie to jest zaklejone. Lecimy sobie z nożyczkami, może nożyczkami będzie mi łatwiej. Zrobimy dziurę na środku. O, okej, udało się. Już jestem cały brudzony. Dobra, już sobie to opakowanie troszeczkę wyczyściłam i już mogę Wam pokazać, jak ten żel wygląda w środku. Ten żel jest taką ładną, pomarańczową, brzoskwiniową galaretką. Natomiast na paznokciach jest on zupełnie inny, zupełnie przezroczysty, właściwie tylko z taką delikatną mgiełką. Świetnie sprawdza się do przedłużenia Waszych naturalnych paznokci, do utwardzania ich również. Natomiast ja z tego żelu na co dzień nie korzystam, zdecydowanie wolę galaretkę, która ma w sobie piękny, różowawy pigment. Zaraz do niej przejdziemy, ale zanim to nastąpi, pokazuję Wam już kolejną galaretkę, czyli żel Easy Shape Milky Pink. Uwaga, otwieranko. Ok, to jest galaretka w takim ładnym różowym kolorze. Na paznokciach jest ona mleczna, stąd wzięła się jej nazwa Milky Pink. I ta galaretka posiada około 50% napigmentowania, więc nie pokryje ona w zupełności Waszych paznokci. One będą przez nią prześwitywały, natomiast fajnie sprawdzi się pod jakieś stylizacje z użyciem pasteli. No i spójrzcie sobie z bliska na jej kolorek. Kolejną galaretką jest moja ulubiona galaretka, czyli Light Rose. Ten żel jest zdecydowanie faworytem większości stylistek. Jest przepiękny, jeżeli chodzi o sam kolor. Jest to żel, no już można powiedzieć, że coverowy, dlatego że posiada on taki piękny pigmencik, który pokrywa naszą płytkę tak w 80%, więc już ją przykrywa. Dzięki niemu możemy stworzyć piękne stylizacje French lub Baby Boomer. Jest niezawodny jako podbicie do jasnych, pastelowych kolorów. Dlatego jest on moim ulubieńcem i dlatego wybudowałam nim moje własne pazurki. No i ostatni, najbardziej napigmentowany żel z linii Easy Shape, czyli nasz Easy Shape Cover. Zobaczcie, jest on bardzo, bardzo podobny do naszego żelu Light Rose. Natomiast jest on zdecydowanie naszą najgęstszą galaretką. Mimo że wydaje się, że one mają wszystkie bardzo podobną do siebie konsystencję i bardzo podobnie się je rozkłada, to uwierzcie mi, że z tym pracuje się najtrudniej. Trzeba mu poświęcić najwięcej czasu na ułożenie go. Natomiast dzięki temu, że ten pigment jest tak mocny, tak jest go dużo w środku, pokrywa on naszą płetkę prawie w 95% i dzięki temu sprawdza się idealnie do Frencha. To jest mój ulubiony frenchowy żel. Ja bym chciała jeszcze Wam pokazać, jak aplikuję sobie te żele na paznokcie, bo robię to w konkretny sposób. Bardzo delikatnie poruszam pędzelkiem w tych żelach, żeby nie zburzyć sobie ich struktury, żeby nie porobić nigdzie w nich zagłębień, bo są to bardzo specyficzne żele. Bardzo delikatne, wystarczy troszeczkę głębiej wsadzić pędzelek, no i już mamy góry doliny.
Wszystkie te żele budujące, o których Wam dzisiaj wspominałam, są żelami bardzo, bardzo twardymi, idealnymi do długich przedłużeń. Świetnie się zaciskają i co najważniejsze, nie spływają na skórę. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście tych żeli, koniecznie musicie ich spróbować. Ja się zakochałam w Easy Shape Light Rose. Może Wam przypadł do gustu jakiś inny żel? Dawajcie znać w komentarzach. No i jeżeli się zastanawialiście nad zakupem któregokolwiek z nich albo mieliście problem z aplikacją, to mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam pomógł. A my widzimy się jutro już w tutorialu ze zdobieniami, także trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!